Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was nad niewielkie, ale bardzo urokliwe starorzecze. Starorzecze to są takie zbiorniki pozostałości po dawnym korycie rzeki, w tym przypadku rzeki Wisły, no bo właśnie niedaleko Wisły dzisiaj się znajdujemy. Na dzisiejszą wyprawę zabrałem sobie wędkę spławikową, łowię z tak zwanego marszu, czyli wcześniej nie przygotowywałem tutaj miejsca, w którym będę łowił. A właśnie jeżeli mówimy o przygotowywaniu miejsc pod kątem łowienia na spławik, to do tematu zawsze możemy podejść w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest tak zwane nęcenie długoterminowe, czyli przed naszym planowanym łowieniem kilka bądź kilkanaście dni z rzędu przyjeżdżamy na dane miejsce i zasypujemy je czymś smacznym dla ryb. Może to być na przykład kukurydza. Kukurydza w tym przypadku, jak widzicie, bardzo gruba, duża kukurydza. Miejsce przygotowywane w ten sposób na pewno będzie miejscem szykowanym na grube i duże ryby. Tak jak mówiłem, przyjeżdżamy kilkanaście dni i codziennie w jedno miejsce tej kukurydzy sypiemy. Ma to na celu przyzwyczaić rybę do danego miejsca, nauczyć ją, że właśnie tutaj, w tym miejscu będzie miała coś do jedzenia zawsze wtedy, gdy w to miejsce przypłynie. Ryba nauczona w ten sposób będzie tutaj w to miejsce zaglądać po to, żeby się najeść i w momencie, kiedy my będziemy siedzieć na rybach, jest duża szansa, że ona też przypłynie, no i chwyci to, co mamy na haczyku. Jeżeli z jakichś przyczyn nie mamy czasu na takie długoterminowe nęcenie, nie chce nam się jeździć, nie możemy jeździć, no to musimy sobie poradzić jakoś inaczej. Łowiąc z marszu, no wykorzystujemy różne rozwiązania, no musimy w jakiś sposób tej rybie pokazać i przyciągnąć ją w miejsce naszego łowienia, jakoś ją tutaj skusić. Możemy do tego celu użyć zanęty sypkiej, zanęty sypki z różnymi dodatkami. Formowane kule wrzucamy do wody, te kule zaczynają pracować, uwalniają swoje aromaty i przyciągają ryby i utrzymują również ryby w naszym łowisku. Jeżeli z jakichś przyczyn nie chcemy się bawić w rozrabianie tej zanęty, nie chcemy się brudzić, nie mamy na to czasu, to możemy skorzystać z rozwiązania, które oferuje firma Profes, a które również szybko i skutecznie będzie przyciągało nasze ryby w łowisko. Jest to Smart Pellet. Jest to taki granulat zanętowy, który po otwarciu opakowania jest już w zasadzie gotowy do użycia. Z nim nie trzeba nic robić, po prostu otwieramy opakowanie i wrzucamy go do wody. Z jedną uwagą, no jest to raczej rozwiązanie, które przyda nam się zawsze wtedy, kiedy łowimy blisko brzegu. Nie tylko na takim starorzeczu, to jest rozwiązanie, które możemy stosować na każdej wodzie stojącej. Chodzi tutaj po prostu o to, że ten pelet jest bardzo lekki, więc no z ręki nie będziemy w stanie rzucić bardzo daleko, ale łowiąc właśnie bardzo blisko brzegu, tuż za trzcinami, gdzieś przy jakichś grążelach, jak najbardziej możemy sobie tym peletem to miejsce nęcić. Pelet ma tą zaletę, że po wrzuceniu do wody bardzo szybko pracuje i bardzo szybko uwalnia swoje aromaty. No tak naprawdę ta praca jest uzależniona od temperatury wody, ale tak jak dzisiaj to ta woda jest ciepła, to tak naprawdę po kilkunastu sekundach już bardzo wyraźnie widać, jak ten pelet pracuje, rozpuszcza się, no i tym samym kusi ryby do tego, aby przypłynęły w nasze miejsce. Ja może od razu zestaw mam już w wodzie, więc od razu sobie zasypię trochę tym peletem, oczywiście na haczyku kukurydza. Na dzisiejsze łowienie wybrałem sobie Smart Pellet o smaku waniliowym. Jest to taki aromat uniwersalny, podlina, podkarasia, podleszcza. Tutaj w tym zbiorniku, no przynajmniej kiedyś tak było, że dominowały liny i karasie. Do końca nie wiem, jakie one mają teraz upodobania, więc ta wanilia będzie no taka, myślę sobie, bezpieczna. 4-5 garstek. Zestaw mam już wygruntowany i umieszczony dokładnie w tym miejscu, w którym będę łowił, więc mam ułatwione zadanie, bo po prostu rzucam sobie na ten spławik. 4-5 garstek. O, raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5 garstek. I teraz w zależności od tego, czy coś się będzie działo. Poczekam sobie ze dwie, może 2,5 godziny. Jeżeli nic się nie zadzieje, to 2-3 garstki sobie dosypię. Jeżeli coś się będzie działo,
to oczywiście nic nie będę robił. Dopiero w momencie, kiedy ewentualne brania gdzieś tam ustaną, to znowu 2-3 garsteczki dosypię, żeby tą rybę pobudzić. I to jest cała strategia na dzisiejsze łowienie. Po użyciu pelet sobie zamykamy. Tutaj bardzo fajne rozwiązanie, tak zwane zamknięcie strunowe, bardzo szczelne, dzięki czemu mamy pewność, że to, co zostało w opakowaniu, nam się nie wysypie oraz że ten pelet nie będzie nam gdzieś tam wietrzał. Peletem możemy nęcić punktowo lub dywanowo, to już oczywiście zależy od strategii, jaką obierzecie. Bardzo fajną właściwością jest właśnie to, że on jest lekki. Dno muliste, takie, gdzie w normalnym przypadku kule zanętowe gdzieś tam by nam w to dno wpadały, powodowały to, że ta zanęta nie pracowałaby tak w 100%, nie byłaby tak wydajna. Ten pelet w muł Wam nie wpadnie, on na tym mule Wam osiądzie i bardzo ładnie na powierzchni będzie pracował. Smart pelet, który Wam dzisiaj tutaj prezentuję, oczywiście może również zostać użyty przy rozrabianiu zanęty. Wszyscy ci, którzy lubią się bawić w urozmaicanie zanęt, w dodawanie różnych dodatków, komponentów, w kombinowanie, jak najbardziej to rozwiązanie również mogą sobie zastosować. Ale przede wszystkim polecam go wszystkim tym, którzy podobnie jak ja mają bardzo duże problemy z czasem. Jest go po prostu za mało. To rozwiązanie pozwala ten czas bardzo znacząco zaoszczędzić. Dajcie znać w komentarzach, czy już korzystaliście ze smart peletu, jakie przyniosło to Wam efekty. Ci, co nie korzystali, niech jak najszybciej skorzystają, wrócą do nas, dadzą znać w komentarzach, jak Wam się to podoba i jakie to przyniosło efekty. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie kanał Profes Fishing. Pozdrawiam.